Szanowni Państwo, 1 sierpnia oddajemy hołd wszystkim bohaterom, którzy przez 63 dni nieustępliwie walczyli z Niemcami. Bili się nie tylko o wolność, ale także o godność dla Warszawy, miasta niezłomnego. Bili się także o ducha narodu, którego nie dało się złamać przez lata okupacji. Dźwięk syren i niemy salut Polaków to symbol naszego szacunku dla bohaterów tamtych dni. Mimo upływu 74 lat od godziny W, na szczęście nadal są wśród nas ci, którzy stanęli wówczas do walki. Choć z każdym rokiem jest ich coraz mniej, nasz szacunek i dług wdzięczności nie maleją. By uczcić ich walecznego ducha i pomóc żyjącym wśród nas powstańcom, stworzyliśmy program Wdzięczni Bohaterom. Kierowaliśmy się zasadą: pamięć jest najważniejsza, ale pomoc też potrzebna. Chcemy zapewnić realną pomoc i podziękować za to, że żyjemy dziś w niepodległej Polsce. To postawa, zaangażowanie i ofiarność powstańców sprawiły, że dziś możemy cieszyć się wolnością. Zależy nam także na tym, aby młodzież lepiej poznała historię Powstania Warszawskiego i darzyła należnym szacunkiem bohaterów tamtych dni. My, Polacy, jesteśmy winni pamięć o tym młodzieńczym zrywie pokolenia Kolumbów, które 74 lata temu pokazało, że walecznego ducha polskiego narodu nie da się złamać. Dlatego zatrzymajmy się na minutę, 1 sierpnia o godzinie 17. Zróbmy to, bo wszyscy jesteśmy wdzięczni bohaterom.